Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie ubiegłego miesiąca, czyli czas na ulubieńców stycznia. Mam tutaj kilka kosmetyków, mam gromadkę, ale takie petardy, że naprawdę warto oglądać do końca. Zacznę od pielęgnacji i mam tutaj jeden kosmetyk, który totalnie odmienił moją pielęgnację twarzy, odmienił moją skórę, chociaż wydawało mi się, że już jakby nie da się lepiej, że już jestem na tym najwyższym możliwym poziomie, bo już udało mi się tak zbalansować, tak skomponować właśnie kosmetyki pielęgnacyjne, że wydawało mi się, że już jest po prostu perfekcyjnie, a dało się lepiej. I skórę miałam nawilżoną i skórę miałam gładką, nie pojawiały się nowe niedoskonałości, już się przestała tak właśnie przetłuszczać jak kiedyś. Ale faktycznie nie wiedziałam, że to jeszcze nie jest to. I mam tutaj kosmetyk, który naprawdę działa cuda. Jest to serum z marki Basic Lab. I ja sama, dla Waszej informacji, nigdy z marką Basic Lab nie współpracowałam. Wiem, że w sieci jest mnóstwo współprac, ale ja jakby nie jestem z nimi w żaden sposób związana, a ten kosmetyk dostałam na urodziny od swojej przyjaciółki, która sama wcześniej z poleceń z YouTube'a kupiła i się zachwycała. I u mnie czekał w sumie w kolejce, ponieważ dostałam go na początku listopada i tak sobie, wiecie, czekał, aż nie zużyję innych właśnie serów, które miałam. I żałuję, że tak późno zaczęłam i wiem, że to będzie produkt, który będzie stale w mojej pielęgnacji ze względu na to, że to jest serum, bo nie powiedziałam, z trehalozą, taki nawilżający miks ratunkowy, bym powiedziała wręcz. Jest to kosmetyk, który na pewno bym poleciła osobom, które mają skórę przesuszoną, które się zmagają właśnie z suchymi skórkami, czy mają skórę odwodnioną, czy zniszczoną na przykład właśnie po zimie, po jakimś wyjeździe, wiecie, gdzie miała za duży kontakt z mrozem na przykład, czy coś takiego, czy od słońca. No od wszelkich jakby warunków atmosferycznych, ponieważ to jest coś, co jest w stanie postawić na nogi po prostu momentalnie skórę. Jak ostatnio chorowałam na COVID-a i nie miałam siły naprawdę na nic, więc nie przykładałam się do pielęgnacji, nawet omijałam niektóre po prostu elementy pielęgnacji, czy całkowicie na przykład poranną pielęgnację, ponieważ po prostu nie miałam siły i wszystko ograniczałam do minimum i też właśnie mój nos miał duży kontakt z chusteczką. Słuchajcie, po prostu jedno użycie i skóra jest niesamowicie gładka, przyjemna, jędrna i jakby stan skóry zupełnie się zmienia niż przed używaniem. I tak jak mówiłam, właśnie wydawało mi się, że ja już mam skórę gładką, a dopiero po używaniu tego serum, to ona jest po prostu niesamowicie aksamitna. No, serio, nie wiem co więcej powiedzieć. Ja sama mam skórę mieszaną, przetłuszczającą się w strefie T, ale to jest skóra, która dalej potrzebuje dużej dawki nawilżenia, w szczególności zimą. I po prostu jakby tak dając takiego kopa nawilżającego na mojej skórze, właśnie sprawiam, że ona się nie przetłuszcza, ponieważ ona już się idealnie reguluje i ja nawet pod koniec dnia nie mam przetłuszczonej się strefy T, a wcześniej po prostu podkłady ze mnie spływały, więc naprawdę odpowiednią pielęgnacją możemy doprowadzić do takiego stanu, że wiecie, ta skóra zachowuje się jakby była cerą normalną, dlatego polecam ogólnie Wam ten produkt po prostu, czy do używania na co dzień, czy właśnie w takich momentach ratunkowych, kiedy skóra potrzebuje naprawdę dużo. To jest coś, co warto mieć w swojej kosmetyczce. I już wiem, że ten produkt ze mną zostanie naprawdę na długo, jak nie na stałe, właśnie w mojej pielęgnacji, ale mam tutaj jeden minus, jeśli chodzi o samo opakowanie. To fakt, że nie jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek stwierdzić, ile jego zostało w środku. Więc warto mieć opakowanie zapasowe, ponieważ no, po prostu, jak się skończy, to się skończy. I to będzie niespodziewane, więc no, jeden mały minus, ale no, nic więcej nie mam do zarzucenia. Dobrze, przechodzimy do makijażu. I mam tutaj maskarę z marki Eveline i w sumie to jest taki niespodziewany ulubieniec, ponieważ do tej pory jeszcze nie widzieliście na kanale. Jest to Super Thin Defining Mascara. Spodobała mi się ze względu na to, że naprawdę robi niesamowicie piękny efekt na rzęsach. Naprawdę mocny, mocno wydłuża, pogrubia, przepięknie rozdziela. A szczoteczka prezentuje się tak. Jak widzicie, jest niesamowicie drobniutka. Jest to klasyczna spiralka, ale właśnie taka bardzo skrócona, zwężona, jest po prostu niesamowicie drobna. Dzięki czemu jesteśmy w stanie się tutaj dostać idealnie do dolnych rzęs, do rzęs od samej nasady i przepięknie je wyciągnąć. I faktycznie daje taki efekt jakby podkręcenia, ponieważ jesteśmy w stanie od po prostu nasady je wyciągnąć ku górze. Wydają się znacznie dłuższe, mocno grube, nie skleja, ładnie rozdziela rzęsy. No coś po prostu cudownego. Ten tusz w ogóle się nie kruszy, nie rozmazuje u mnie, ale ja mam też oczy łzawiące, więc mówię, jeśli chodzi o maskary, jakieś eyelinery, produkty do oczu, które się rozmazują od razu po jednym prawie użyciu, mogę to stwierdzić. Tutaj bez obaw możemy śmiało używać. Dalej mam tutaj piękne połyski, coś, czym już się zachwycałam od razu
przy pierwszym użyciu właśnie w czat make-upie i nałogowo używam w szczególności jednego odcienia. To jest rozświetlacz marki Clarisse, Shine of Mine. I mam tutaj dwa odcienie, czyli szampański, który nosi nazwę More Champagne oraz taki w kolorze różowego złota, czyli Rose or Gold. I ten właśnie Rose Goldowy możecie zobaczyć w tym momencie na mojej twarzy. Mam rozświetloną zarówno strefę T, jak i tutaj policzki. Ale w sumie dzisiaj nagrywałam odcinek Mierzymy i tak jak widzę, troszeczkę mi się ten rozświetlacz jednak starł, więc wiecie co? Dołożę troszeczkę. I możecie zobaczyć, słuchajcie, na moich oczach. I na moich oczach wydaje mi się, że już też widzieliście w akcji kilkukrotnie, ponieważ od chat make-upu ja nagrywałam dużo wcześniej niż go opublikowałam ten film, ale od chat make-upu właśnie używałam nałogowo, zarówno w makijażu oka, jak i na twarzy. I co mogę wam powiedzieć? To tak, na sucho one zupełnie inaczej wyglądają niż na mokro te rozświetlacze. Mówię tutaj o jednym i o drugim rozświetlaczu, o drugim kolorze. Właśnie widzicie? Troszeczkę mi się to wszystko starło, ale jednak zakładałam obciskające rzeczy, więc nic dziwnego. Ogólnie są to rozświetlacze naprawdę mocne. Ten rose goldowy jest taki bardziej subtelny, ten szampański naprawdę bije po oczach. Widać w opakowaniu już różnicę w odbijaniu światła. I co wam mogę powiedzieć, to tak. One na sucho nałożone jakby na przypudrowany podkład, to wyglądają troszeczkę inaczej ze względu na to, że one wtedy tak bardziej iskrzą. Nie mają o tyle takich jakby widocznych większych drobin, co takie mini drobniutkie iskierki, więc faktycznie nie jest to taki efekt super tafli, tylko odbija się ładnie światło, ale jeszcze dodatkowo widać takie malutkie drobineczki. No nie widać ich, ale widać, że tam coś się dzieje. To jest taki naprawdę bardzo ładny efekt na skórze. W momencie, kiedy nałożycie na mokry, nieprzypudrowany podkład, wtedy efekt jest zupełnie inny. Wtedy jest taka totalna tafla, przepiękna, gładka, taki multichrom troszeczkę, ponieważ w przypadku tego odcienia on właśnie opalizuje troszeczkę na złoto, troszeczkę na różowo, więc daje cudowny efekt naprawdę na policzkach czy na oczach. Ale na co muszę wam zwrócić uwagę, to w przypadku nakładania na mokro, wtedy troszeczkę baza kolorystyczna się wybija. Tak jak w momencie, kiedy nakładam na sucho, nic się nie dzieje, tak widzę w momencie, kiedy aplikuję na nieprzypudrowany podkład, że troszeczkę mnie przyciemnia. Już w skończonym jakby make-upie wszystko wygląda ok, ale na pewno na mokro nie będzie się nadawało dla osób o jaśniejszej karnacji niż moja. Jeśli macie ciemniejszą karnację, na luzie. Ale na sucho obu odcieni możecie spokojnie używać. Ale tak jak mówię, właśnie wtedy jest taki super gładki nałożony na mokro i jest też troszeczkę mocniejszy ten rozświetlacz, więc wtedy jakby zupełnie jest inny efekt, co mi się bardzo podoba, ponieważ możemy właśnie używać na dwa sposoby. Na oczach mieni się po prostu przepięknie. Mam właśnie dzisiaj na środku powieki i często noszę po prostu na całą powiekę i trochę bronzera po prostu w załamanie i to jest mój makijaż codzienny, ewentualnie jakaś kreska dodatkowa. Także te rozświetlacze bardzo wam polecam, one się ładnie trzymają, no ale wiadomo, że w przypadku takiego, tak jak dzisiaj właśnie przymierzania ubrań, no to jednak jest to produkt suchy, który może się zatrzeć w przypadku takiego ruchu, dotyku. Następnie brązowa kredka, którą mam dzisiaj zarówno na linii wodnej, także jako baza tutaj dolnej powieki. Jest to kredka z My Secret Color Intense Long Lasting Liner. Mój odcień to jest brązowy. Jest to super miękka kredka, która daje niesamowitą pigmentację i jednocześnie zastyga. Także jest to idealny produkt do aplikacji właśnie na linię wodną. Tam, gdzie jednak ciągle jest dostęp do wody, jest to mokre środowisko i większość kredek po prostu zanika bardzo szybko. Ja dzisiaj robiłam makijaż mniej więcej około godziny 16. W tym momencie jest północ, więc mniej więcej mam na twarzy makijaż 8 godzin i ona jest praktycznie w 100% w tym samym stanie. Tutaj tylko w kącikach troszeczkę widzę, że brakuje tej kredki, ale żadna inna kredka tak dobrze mi się na linii wodnej nie trzyma. Dodatkowo jest to świetny produkt do tworzenia po prostu kresek na powiece, czy właśnie tutaj przyciągać niżej na powiekę dolną, tak żeby stworzyć właśnie bazę pod cieniowanie. Tylko wtedy trzeba działać naprawdę szybko, jeśli chcemy taki efekt rozmyty. Jeśli chcemy graficzny, no to spokojnie. Ale jeśli chcemy rozmyć tę kredkę, wtedy właśnie takim pędzelkiem typu smudge, czyli taki zbity, drobny pędzelek, używamy właśnie do tego, żeby rozblendować tę kredkę bardzo szybko. Później jak już zastygnie, jest nie do ruszenia. Także naprawdę świetny produkt za niewielkie pieniądze, dlatego bardzo wam polecę. W przypadku kolejnego ulubieńca chyba też nie będzie zaskoczenia, ponieważ mam tutaj coś, o czym huczy po prostu i buczy cały YouTube, ponieważ jest to naprawdę teraz największy chyba produkt na topie. Rimmel The Multitasker Concealer. Ja mam tutaj odcień 020 Fair, który mam w tym momencie pod oczami.
i to jest przepiękna tonacja, bardzo jasny odcień, jak widzicie, ładnie tutaj rozjaśnia, czy okolice pod oczami, czy nakładam właśnie w strefie te, żeby też dodać dodatkowo krycia w przypadku podkładów, które jednak tego krycia nie mają na takim stopniu, jakbym tego chciała, albo jeśli chcę, no właśnie tę strefę po prostu rozjaśnić i wykonturować ją na mokro. Jest to przepięknie wyglądający korektor, który nie ma problemu z połączeniem się z różnymi podkładami, testowałam już z kilkoma od czasu pierwszego użycia i tak naprawdę wygląda ładnie z każdym podkładem, czy delikatnie kryjącym, czy mocno kryjącym, tak jak mam dzisiaj. Przepięknie łączy się z każdym rodzajem. Możemy sobie tutaj to krycie budować i osiągnąć naprawdę bardzo ładne, tak że u mnie zakrywa wszystko w 100%, a jednocześnie przy tym nie wygląda ciężko, nie wygląda na mocno kryjący podkład, tylko wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Skóra jest idealnie gładka, nie są podkreślone żadne załamania tutaj, czy drobne zmarszczki, które możemy mieć. Wszystko jest zachowane idealnie. Ja używam metody baking do przypudrowania i tak się wtedy utrzymuje cały dzień. Idealnie też nadaje się jako baza pod cienie. Ja akurat uwielbiam używać korektorów, ponieważ lubię sobie tutaj ten kolor idealnie wyrównać, ale też nie każdy korektor się do tego nadaje i często po prostu one się rozjeżdżają po kilku godzinach noszenia. Dzisiaj, tak jak mówiłam, mam 8 godzin makijaż na twarze i oko. Jest w idealnym po prostu stanie cały czas. Także jak najbardziej Wam polecę. Nie dziwię się, że po prostu wszyscy uważają go za ulubieńca, ponieważ jest to naprawdę rewelacyjny produkt. Więc jeśli jeszcze jakimś cudem nie testowaliście go na sobie, to koniecznie szukajcie w sumie, bo nie tak łatwo go kupić. Ja sama miałam trudności, ponieważ w większości miejsc jest wyprzedane, więc trzeba czekać po prostu na dostawę i kupować, jak tylko znajdziecie dostęp. Ostatnia pozycja na dziś jest to szminka z marki Clarins, a jest to Sassy Yet Classy Matte Lipstick. Ja mam tutaj odcień 15 Seductive, czyli taki odcień moich ust, tylko lepszy. Lekko ciemniejszy, ale no przepięknie podkreśla właśnie kolor moich ust. Już zamówiłam dwa dodatkowe odcienie, ponieważ tak bardzo spodobała mi się formuła i jak dla mnie jest to idealny zamiennik szminek z marki MAC z tej serii Matte. I ja mam właśnie na ustach jeden z tych odcieni, czyli odcień Will. I powiem szczerze, że ja tak naprawdę różnicy między formułami tych dwóch szminek nie widzę. Jest to ogólnie konsystencja taka niesamowicie kremowa. Przepięknie sunie po ustach, nie ma żadnych problemów. Jest pełen pigment, żadnych plam, nic takiego. Nie podkreślają suchych skórek. Ja dzisiaj chciałam nałożyć ogólnie tę szminkę na ustach, ale jakoś mi do tego makijażu oka totalnie nie pasowała. Więc tutaj wyświetliłam się filmik, oprócz właśnie chat make-upu, o którym wspominałam, gdzie testowałam tę szminkę po raz pierwszy. Tutaj w tym filmie, który Wam tutaj podlinkuję, mam tę szminkę na ustach, także będziecie mogli sobie zobaczyć po prostu, jak wygląda, także dodatkowo w jakimś innym makijażu, ale na pewno zobaczycie jeszcze na moich ustach nieraz. Przepięknie wygląda, daje satynowy jakby efekt, satynowy mat. Możemy sobie jakby palcem czy tą chusteczką wklepać jeszcze dodatkowo i ściągnąć jakby to wykończenie takie lekko połyskujące, tak samo jest właśnie w przypadku tych szminek z MAC-a. Ogólnie jest to formuła niewysuszająca ust, nie podkreślająca suchych skórek i nosząca się naprawdę super. Nie tworzy się tutaj żadna ostra granica od wewnętrznej strony ust. Przepięknie się zjada, łatwo się dokłada i naprawdę one się dobrze trzymają. Są to szminki ogólnie, które wiecie, odbiją się na kubku, nie są wiecie tak niezniszczalne, ale po prostu dzięki temu, że one tak ładnie wyglądają, to nawet jak się coś zje, to jest niewidoczne i to tworzy taki fajny gradient, że nawet nie trzeba poprawiać w ciągu dnia, w zależności oczywiście od tego, jaki odcień mamy. W przypadku tych właśnie takich bardziej naturalnych, no to nie będzie problemu. Zamówiłam właśnie jaśniejszą wersję i taką brązowawą i chyba cielistą, z tego co dobrze pamiętam, także sobie będę testowała. Jest jeden tutaj minus, ponieważ ta formuła jest taka niesamowicie kremowa, to ona mi się po prostu tutaj złamała i teraz mi się, wierzcie, buja. Więc wydaje mi się, że ja po prostu sobie do jakiejś paletki czy do czegoś, jakiegoś pojemniczka te szminki przełożę. Ja i tak w przypadku używania takich standardowych szminek granicy sobie poprawiam pędzelkiem, więc dla mnie nie będzie to jakiś super kłopot, ale zastanawiam się, czy to jest ogólnie kwestia jakby samej formuły, czy tego mojego egzemplarza, który może być wadliwy, ale po prostu w przypadku testów kolejnych odcieni to Was poinformuję, czy tak samo będzie w przypadku tamtych egzemplarzy, czy może nie. Może jakoś za mocno nacisnęłam, czy coś takiego. Ale no z MAC-iem się nic takiego na przykład nie dzieje. Ogólnie te kosmetyki z Clarins tak mi się spodobały, że zamówiłam kosmetyki do całego makijażu twarzy, także niedługo będziecie mogli zobaczyć właśnie makijaż jedną marką. Dawno w sumie nie było makijażu tej serii, bo sama jestem ciekawa właśnie innych kosmetyków, tym bardziej ze względu na cenę ich, więc to będziecie mogli zobaczyć już niebawem na kanale. To już było, kochani, wszystko na dziś. Dajcie mi znać, co sami myślicie o tych kosmetykach, o których Wam powiedziałam. Teraz będę testowała sporo w
tym miesiącu, także zobaczymy, co pojawi się w następnych ulubieńcach. Ale jeśli coś konkretnego polecacie, co ostatnio odkryliście, też dajcie znać w komentarzu na dole, chętnie przetestuję. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!